Przedstawienia jasełkowe w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze to tradycja. Zawsze odbywają się w dniu poprzedzającym przerwę świąteczną. Z roku na rok tematyka jasełek się zmienia. Młodzi aktorzy nierzadko łączą współczesność z tradycją i historią biblijną. Są biedakami i nawykli do niewygód, a pewnie też dlatego, jako biedni, bardziej bali się rozkazów Cezara. Józefie, odpocznijmy. Dalej nie mogę. Zostań tu. A ja poszukam dla nas jakiegoś schronienia. Czy znalazłoby się miejsce dla mnie i Daniej jakieś? O nie, nie masz pod naszym dachem miejsca. Idźcie do naszych sąsiadów, o tam. Jest ze mną kobieta brzemienna. Chciałbym prosić przynajmniej dla niej jakiegoś schronienia, proszę. Nie. To chyba jakaś pomyłka. U nas nie ma już żadnych wolnych miejsc. Przepraszamy, ale... No cóż, chyba pójdziemy. Proszę was, przyjmijcie tylko ją i to dziecko, które nosi pod sercem. Proszę! Rozumiemy waszą trudną sytuację, ale niestety nic nie możemy poradzić. U nas miejsca nie ma. Powiem tak, dla mnie to też ma być niespodzianka. Czuwa nad tym moja pani zastępca, pani Katarzyna Winiarska-Werbel. Przygotowują to pani nauczycielki, pani Elżbieta Rosłon i pani Barbara Gryka. Ja tutaj jestem z racji opieki nad klasą, którą uczę języka polskiego. Chociaż w szkole czuć atmosferę zbliżających się świąt, a perspektywa dwutygodniowych ferii powoduje rozluźnienie, to uczniowie do ostatniej chwili uczęszczają na zajęcia lekcyjne i chętnie angażują się w przygotowania świątecznego przedstawienia. Entuzjazm związany z dwutygodniową przerwą powoduje, że uczniowie stają się bardziej leniwi, ale nie narzekamy na frekwencję, są do dnia dzisiejszego w szkole. I chyba przygotowania powoli do studniówki. No oczywiście, 17 stycznia u nas w szkole odbędzie się studniówka i mam nadzieję, że młodzież będzie się dobrze bawić. Żona oczekuje dziecka. Moglibyśmy się u Państwa zatrzymać tylko na kilka chwil. Ojej, u nas nie ma miejsca, a właściwie to jesteśmy jeszcze w trakcie przygotowania Wigilii. Idźcie dalej. Jeżeli ona jest brzemienna, to idźcie do szpitala, a nie tu. Tak, tak będzie najlepiej. Tam będzie miała fachową opiekę. Znowu ktoś puka, kto tam? No nie, już mam tego dość. Teraz jakiś żebrak. Czego chcesz? Tylko szybko. Ciasto w piecu i mam jeszcze mnóstwo przygotowań do Wigilii. Proszę o wsparcie, jestem głodna, na dworze taki luz, a nie mam dokąd pójść. Mogłam dzisiaj u Państwa zostać tylko kilka godzin, proszę. Jak nie masz na hotel, to idź do opieki społecznej. A tak w ogóle to na mi wygląda jakoś podejrzanie.